19 i 10 minut. Nowa pora emisji to już na stałe, przynajmniej na dłuższy czas zostanie z nami, że spotykamy się nie o 19, proszę Państwa, ale o 19.10, ale nic innego się nie zmienia. Witam Państwa bardzo serdecznie w programie Oddaję Państwu Głos, czyli w tym programie, w którym to Państwo mogą przepytywać polityków, gdzie to Państwa telefony, uwagi, spostrzeżenia i pytania są najważniejsze. Czekamy na Państwa telefony pod niezmienionym numerem. To się akurat, tak jak wiele innych rzeczy, nie zmieniło. 507-964-253 to numer naszego studia. Dzisiaj w studiu gość na żywo, polityk Krzysztof Lipiec, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa. I to się też zmieni, bo najpierw przedstawiłem gościa, a dopiero teraz zadam pytanie i temat kierunkowy, który najbardziej mnie frapuje. Muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o granice, to dużośmy w naszym programie powiedzieli i dużośmy także polityków przepytali na okoliczność tego, jak wygląda ochrona polskiej granicy. W tej chwili widzimy pewną deeskalację, ale pamiętajmy, że kryzys trwa. To nie jest tak, że coś się skończyło tylko dlatego, że media o tym nie mówią. Na pierwszych stronach gazet czy na jedynkach serwisów cały czas są próby, cały czas jest sytuacja napięta. Cały czas polscy żołnierze i funkcjonariusze muszą służyć często po kilkanaście, po 12 godzin dziennie na trudnej służbie, na odcinku, który nie jest lekki. Też muszę tutaj wstępu z mojej macierzystej redakcji, z Radia Wnet, dwójka dziennikarzy dojechała na granicę. Nie wszystko mogli powiedzieć, wiele rzeczy musieli zachować dla siebie z tej wyprawy, ale żeby Państwu zobrazować, jak wygląda sytuacja na granicy, szczególnie ciężko mają funkcjonariuszki i żołnierki, bo jak ustalili nasi dziennikarze, nieraz były takie sytuacje, że kiedy migranci widzieli, że po drugiej stronie granicy jest kobieta, to się obnażali i robili inne rzeczy, więc żeby Państwo mieli świadomość, jak ciężka to jest służba. Jak na przykład się okazuje, że te wszystkie hasła liberalnej lewicy, zwłaszcza o szanowaniu kobiet, o feminizmie, są nic nie warte, jeżeli chodzi o ochronę kobiet w polskim mundurze przeciwko migrantom z Magrebu, zwłaszcza islamskim. Wtedy nagle się okazuje, że to nie ma znaczenia, a taka jest rzeczywistość na polskiej granicy. Tytułem wstępu. My dzisiaj zabierzemy Państwa w podróż trochę o polityce. Trochę chciałbym pana posła przepytać o to, jak wygląda spoistość koalicji rządzącej, o słynnego pana wiceministra Mejzę. Zostanie, nie zostanie, bo tym trochę żyją media, ale też o kwestie pandemii w Polsce. Trochę zapominamy o tym, że ta pandemia trwa. Są różne propozycje, ostrzej, łagodniej. O to też chciałbym, żeby Państwo przepytali pana posła, jak grać z pandemią. To zanim o tej pandemii, to ja zapytam wprost o pana wiceministra Łukasza Mejzę. Był klub jeden, drugi. Podobno nie było o tym mowy, ale nie chce mi się wiedzieć, żeby się tak całkiem nie zauważali kłopotu, panie pośle. Co z tym wiceministrem Łukaszem Mejzą będzie? No, jaki będzie los pana ministra, trudno w tym momencie przesądzić. Ja sprawę znam tylko z mediów. Z całą pewnością też tak jest, że władze klubu parlamentarnego, władze partii Prawo i Sprawiedliwość tę sprawę też badają i mam takie przekonanie, że jeśli potwierdzą się te informacje, które żyją w świecie medialnym, z całą pewnością, tak jak to do tej pory bywało. My nigdy nie mieliśmy problemu z tym, aby chronić ludzi, którzy nie zasługują na to, aby tę ochronę polityczną posiadali. To z całą pewnością sprawa będzie załatwiona tak, jakby wskazywało na to nasze zasady etyki, które w Prawie i Sprawiedliwości funkcjonują, chociaż pan minister nie jest członkiem Prawa jest i Sprawiedliwości. Proszę o tym pamiętać. Nie jest członkiem, jest waszym nabytkiem ze stajni Adama Bielana. To Adam Bielan tam takiego wiceministra sprezentował i teraz wy musicie tą żabę zjeść. W jakimś sensie tak, ale pamiętajmy o tym, że pan minister zdobył mandat z listy Polskiego Stronnictwa Ludowego. Także to nie była lista z całą pewnością prawicowa. No później okazało się, że ciąży w waszym kierunku. Że ciąży w naszym kierunku. Zainteresował się nim pan
europoseł Adam Bielan, no i trafił w ten sposób do Zjednoczonej Prawicy. I do waszego rządu. Także jeśli chodzi... Ale to już tak całkiem szczerze, kiedy on czyta te doniesienia o tej procedurze medycznej, to on oferował 8 tysięcy dolarów za to, że wyleczy pana państwa dziecko. Oczywiście nie wziął pieniędzy, tego nie doszło, ale dał nadzieję, reklamował to. No to wszystko wygląda dziwnie, on chyba temu nie zaprzecza. No sam pan minister Bortniczuk też ze stajni pana posła Bielana, czy z grupy pana posła Bielana, lepiej elegantniej brzmi, minister sportu, bezpośredni promotor kariery politycznej i przełożony pana ministra Mejzy, mówi w jednej z telewizji, tak, tam doszło do złamania, standardów moralnych. To powiedział w TV, to powiedział w Polsat News pan minister Bortniczuk. Takich słów użył. To w takim układzie się zastanawiam, dlaczego jeszcze utrzymuje w kierownictwie ministerstwa sportu właśnie takiego... Bo diktum pana ministra Bortniczuka jest taka, nie było złamania prawa, no ale są wątpliwości moralne. No, od tego, czy nastąpiło złamanie prawa, Polska dysponuje odpowiednimi organami, tak? Ale czy dla pana jako... Póki co, żadne postępowanie nie zostało jeszcze wszczęte w sensie prawnym. No właśnie, ale czy dla pana posła jako osoby, która jest z rdzenia prawa i sprawiedliwości? Ja przyznam tak, że ja dokładnie tej sprawy nie znam. Znam ją tylko z opisu. Z opisami bywało różnie. Ja sam też kiedyś wpadłem w sidła medialnej nagonki i wiem, co to znaczy być niesłusznie posądzonym o jakieś niecne aktywności, których tak naprawdę nie było w moim przypadku. Tak więc ja na to wszystko patrzę, że tak powiem, z dużą rezerwą. I powiem w ten sposób, że jeśli potwierdzą się te sprawy, o których donoszą media, to z całą pewnością nie ma miejsca dla takich ludzi, którzy promują tego typu zachowania w Prawie i Sprawiedliwości, w Klubie Prawa i Sprawiedliwości. W tym temacie dopytam, być może jeszcze państwo będą chcieli od tego wiceministra zapytać, ale to już nie będzie ode mnie. Ja zadam ostatnie pytanie. Czy to jest ta, czy w pana opinii o polityce, jako doświadczonego, wieloletniego posła, to jest sytuacja zero-jedynkowa? Są zarzuty albo ich nie ma, jak nie ma, to jest ok. Czy jednak poza zarzutami jest jakaś jeszcze inna formuła wprowadzenia polityków, moralna, etyczna? Czy ktoś może nie złamał prawa, ale zrobił coś tak nieetycznego, że jednak nie powinien być w rządzie? Jak to wygląda? Więc tak, oprócz tych kwestii, ja już wspomniałem o tym, że dla Prawa i Sprawiedliwości ważne jest również postępowanie etyczne w partii, w Prawie i Sprawiedliwości. Jest komisja etyczna, na której czele stoi pani marszałek Elżbieta Witek i te sprawy, gdzie, no, załóżmy, nie ma tutaj uchybień w sensie stricte prawnym, ale mogą być uchybienia w sensie etycznym, więc partia dysponuje odpowiednim takim oprzyrządowaniem, własnym, wewnętrznym regulatorem prawnym, prawem partyjnym, gdzie te sprawy potrafimy w naszym politycznym środowisku załatwić tak, jak się należy. My z tym nie mamy problemu. Tutaj jeszcze raz podkreślam, pan minister nie jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości, ale będąc w Klubie Prawa i Sprawiedliwości, powinien również stosować się do tej etyki, do tych regulacji, które w naszym kodeksie etycznym w Prawie i Sprawiedliwości są zapisane i mam takie przekonanie, że według tych standardów będzie badane również postępowanie pana ministra Mejzy, dotychczasowe postępowanie. Sądzę, że o tych sprawach wcześniej nikt nie wiedział i dlatego też pewnie doszło tutaj i do nominacji, ale zobaczymy, jak to będzie. Nie przesądzajmy, nie oskarżajmy zawczasu. Mam takie przekonanie, że według prawa państwowego, jak i również według tego prawa, które w naszym środowisku politycznym dominuje, sprawa zostanie zbadana dokumentnie. Panie pośle, to jeszcze dookoła tej konstelacji politycznej się poruszając. Na ile jest tak, że coraz trudniej jest, że coraz wyższy jest koszt polityczny utrzymywania większości? Że w ramach odejścia Jarosława Gowina, kiedy Jarosław Gowina stwierdził, że lepiej mu będzie politycznie z opozycją, zabrakło tych głosów, teraz trzeba je sztukować, dobierać. Ale to dobieranie, jak w przypadku pana Mejzy, już kosztuje politycznie. No w polityce, no niestety tak to jest, żeby można było osiągać te cele, szczególnie w tym kontekście, jakie zostały zapisane w programie politycznym, w programie wyborczym. Chcąc to zrealizować, to trzeba, żeby ten program przełożyć z kolei na język prawa,
trzeba dysponować odpowiednią większością. No niestety tak to się stało, że mieliśmy do czynienia wręcz, można powiedzieć, ze zdradą ze strony pana Jarosława Gowina, który cały ten układ koalicyjny, tak naprawdę quasi koalicyjny, bo przecież pan Gowin zdobył mandat poselski z listy Prawa i Sprawiedliwości. To była taka quasi koalicja. Tutaj w moim przekonaniu, tak jak powiedziałem, nastąpiła, mieliśmy do czynienia ze zwykłą zdradą. Znacząca część posłów, którzy wywodzili się z tak zwanego porozumienia, bo w sumie to było jedno wielkie nieporozumienie, z tego wyszło, z porozumienia wyszło jedno wielkie nieporozumienie, ostała się w klubie Prawa i Sprawiedliwości. Zdecydowana mniejszość wyszła. Z porozumienia, czy z list PiS-u weszło 18 posłów porozumienia, z czego większość, liczę szybko, 13 zostało, a 5 wyszło. Chyba, bo tak, nawet 14. 18, to z tego co ja pamiętam, to z panem Jarosławem Gowinem ostało się chyba trójkę. Trzy panie, dwie panie. No tak, rzeczywiście, to 14, dobrze pan poseł liczy. 14, tak, no na 18, 14 tak, tak, się, reszta, tak, to, tak, to reszta wyszła za Jarosławem Gowinem. No, tej... ale te cztery osoby, które wyszły z klubu, to wszystko zaskutkowało tym, że straciliśmy większość. Chociaż pamiętajmy, taką większość, że tam jeszcze jest pozwalała na uchwalanie zwykłych ustaw. Dwóch lekarzy, bo pan poseł Sośnierz, który poszedł do Koła Polskie Sprawy i, tak, to jeszcze i wcześniej, pan Maksymowicz, zanim było to słynne, który poszedł do Hołowni. Wyjście smoka. Stąd takim, mniej was tak zostało jest, w klubie. Tak. Nieważne, tą arytmetykę sejmową zaraz sobie ustalimy z panem posłem, ale teraz będziemy uważnie słuchać, bo mamy pierwszy telefon. Pani Małgorzata z Pszczyny nas się dodzwoniła. Dziękujemy pani Małgorzato i słuchamy. Dobry wieczór panie pośle, dobry wieczór panie redaktorze. Chciałam powiedzieć tak, że oglądam od początku to, co się dzieje na granicy polsko-białoruskiej i jestem murem za polskim mundurem. A to towarzystwo krzemrane według mnie, które niedawno pojawiło się blisko granicy, czyli obywatelka Ochojska, obywatelka Tun, Łukasz Kochut ze Śląska, z Rybnika dokładnie, ten, któremu się marzy Oberschlesien na Śląsku, żebyśmy byli pod niemieckim butem. I jeszcze to, jeszcze Bodnar, bo dla mnie rzecznikiem się bywa, a w tej chwili jest to obywatel, żaden rzecznik. To jest obywatel Bodnar. To ja się tak chciałam zapytać, jak oni się tak martwią o tych najeźdźców na nasz kraj, to jest w tej chwili akcja Szlachetna Paczka. Ja chcę się zapytać, ile euro przeznaczyli na szlachetne paczki w Polsce, za granicą, gdzie Polacy zostali wywiezieni jeszcze po wojnie. Chcę się zapytać, ileście obywatele europejscy, bo to nie są, oni się nie mienią Polakami, to są Europejczycy. Ileście wy ze swoich apanarzy, które macie z Brukseli, dali na szlachetną paczkę? Czyście dali przynajmniej 200 euro, a może byście tak dali jedną pensję na te szlachetne paczki, które mało to ludzi jest w Polsce, które potrzebują jeszcze wsparcia, mało jest Polaków za granicą, którzy zostali wywiezieni? Zastanówcie się, proszę mi to powiedzieć, ja chcę widzieć w TVN-ie obywatelkę Ochojską, która mówi, albo Tun, która mówi, ile to pieniędzy przeznaczyła w euro na szlachetne paczki, które są od lat na przekaz w tej telewizji, na którą pani wspomniała, to ja akurat nie odpowiadam i wpływ mam, tak jak pan poseł, pewnie niewielki, a do naszej telewizji niestety nie przyjmują zaproszeń. To jest pewien kłopot, bo nie da się właśnie, z żadną z wyżej wymienionych postaci w tej chwili porozmawiać jeszcze redaktorze. Z panem Bodnarem, jak był rzecznikiem, była taka szansa. Teraz jest to w zasadzie niemożliwe, ale dalej będziemy próbować, bo my jesteśmy cierpliwi i będziemy słać zaproszenia do skutku albo do końca świata. Panie Muszo, dziękuję bardzo za głos. Myślę, ciekawy głos tutaj w granicy. Wróćmy, bo ona budzi kontrowersje. Na ile jest tak, że te działania, to dzisiaj mieliśmy się panią poseł Ochojską, która tam z innymi posłami pojechała, ale pani poseł Ochojska potem jeszcze była na granicy. Zdaje się, że jak mówi, była jakaś ustawka, że część migrantów została tam, przeszła przez granicę, była zlokowana, pani poseł tam pojechała z mediami. Jak to wszystko określić? Jak całe to działanie opozycji na granicy odczytywać de facto?
Nie no, tutaj to rzeczywiście brakuje słów, ale ta sytuacja dzisiaj z panią Ochojską, te wcześniejsze sytuacje jeszcze, kiedy wicemarszałek Senatu chciała przekroczyć granicę polsko-białoruską na podstawie legitymacji senatorskiej, no to napawają no tak, taką wielką troską o to, czy nasi przedstawiciele w Senacie, czy też szeroko traktując w polskim parlamencie, czy w parlamencie europejskim, no dorośli do tego, żeby nas reprezentować jako polski naród, polskie społeczeństwo w tak ważnych organach decyzyjnych. To jest po prostu jakieś jedno wielkie nieporozumienie, używając bardzo delikatnego języka w tym wszystkim. No ta dzisiejsza prowokacja, bo ja tak oceniam to, co poczyniła pani europoseł Ochojska, przywożąc na polską granicę innych europosłów, rozumiem, że z innych państw Unii Europejskiej, no to jest po prostu rzecz skandaliczna. Przecież ona wiedziała, jakie są regulacje prawne, które obowiązują w strefie przygranicznej. Wiedziała o tym, że bez specjalnego pozwolenia nie ma tam prawa wstępu żaden człowiek, który nie jest zameldowany na tym terenie, i ona się decyduje na taką eskapadę, no, mając do dyspozycji również media. Chodziło tutaj o jeden zwykły przekaz, ale tak naprawdę dla tych, którzy myślą zdroworozsądkowo, którym serce bije po polsku, no to jest ewidentna sytuacja, którą należy określić, że to jest działanie na niekorzyść państwa polskiego. To jest działanie, które z całą pewnością wspiera reżim Łukaszenki i promotora z Moskwy. To są rzeczy skandaliczne, no, które na pochwałę nie zasługują, a wręcz powinny być potępione. To zresztą słyszeliśmy od naszej pani słuchaczki z Pszczyny, jak dobrze zapamiętam, od pani Telewicki, nie wiem, czy możemy takiego słowa no użyć, chociaż od naszego, przedwojennej Polsce od były... Od pani, która jest telewidzem. O tak, ale mówiono posełki, to czemu nie mogło być telewicki? No, no właśnie, dzisiaj też tak słyszałem o polityczkach i tak dalej. Tak, polityczność tak, jest nowość, ale posełki ja, to ja myślę tak, że powinniśmy w tym być jednak bardziej stanowczy też jako polskie społeczeństwo, powinniśmy krytykować tego typu postawy, które... Ale z drugiej zaś strony to tego typu sytuacje pokazują, jak konieczna była regulacja dotycząca ochrony granicy państwowej w nowej ustawie, która w dniu wczorajszym została podpisana przez prezydenta Rzeczypospolitej. Tutaj też należy się pewne wyjaśnienie, bo dzisiaj szczególnie totalna opozycja zarzuca, że to jest ustawa niekonstytucyjna, chociaż takiego prawa nie ma, ale załóżmy, że mogą mieć takie wątpliwości, to trzeba powiedzieć, że to jest ustawa, o ile dobrze pamiętam, która została wprowadzona do porządku prawnego Rzeczypospolitej w 1993 roku. To jest stara ustawa, a ta ostatnia nowelizacja zaskutkowała tym, że poziom decyzyjności w kwestii obecności w strefie nadgranicznej został przeniesiony z poziomu wojewody na urząd ministra właściwego do spraw wewnętrznych i spraw administracji, czyli do ministra spraw wewnętrznych i administracji. I to minister na mocy tej ustawy też może te kwestie regulować mocą swojego rozporządzenia. Mamy telefon, Kazimierz z Warszawy, z naszych łączach. Halo, halo, panie Kazimierzu, mam nadzieję, że słyszymy. Dobry wieczór. Dobry wieczór panu, dobry wieczór panu posłowi. Dobry wieczór. Ja mam takie pytanie. Czy ślubowanie poselskie i senatorskie jest zgodne z konstytucją? Panie pośle. Wydaje się, że jest zgodne z konstytucją, bo to znaczy tak, inaczej. Treść, rota ślubowania jest wpisana do konstytucji. Tak więc... Tego typu pytanie no nie może zawisnąć w sensie prawnym nawet przed Trybunałem Konstytucyjnym, bo Trybunał Konstytucyjny bada zgodność z ustawą zasadniczą akty
prawne niższego rzędu, a więc ustawy, rozporządzenia wydane na podstawie ustawy. I tutaj w przypadku rozporządzeń może być badana zgodność wprost z konstytucją, jak i również zgodność rozporządzenia z treścią ustawy, na mocy której to rozporządzenie zostaje wydane. No ja już pomijam badanie aktów prawa międzynarodowego w zgodności z konstytucją, to, czego byliśmy nie tak dawno ostatnio świadkami też, co wywołało wielką burzę w świecie medialnym, przede wszystkim i po stronie opozycji, która to opozycja uważała jednak, że wyższość prawa europejskiego nad prawem konstytucyjnym jest niekwestionowana. Rozumiem. Tak nie jest. To jest jedno pytanie, panie. Ale zanim pan zada to pytanie, to ja tylko wyjaśnię jedną sprawę, bo... To dlaczego posłowie nie są odbierani posłom mandat poselski, bo nie pracują zgodnie z wyślubowaniem. To jest jedno. Drugie pytanie, które chciałem zadać, to jest wulgaryzm taki Lempart i innych i posłów, i zwykłych obywateli za komunitów dawno siedzieli na Rakowieckiej. To prawda. Ale nie jesteśmy, Bogu dzięki, nie jesteśmy za komuny. Wydaje mi się, że tutaj stawiamy znak zapytania, ale faktycznie jest tak, że prawo jednak obowiązuje. No, mieliśmy ostatnio panią Lempart, która przyszła pod siedzibę główną Prawa i Sprawiedliwości na ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie. Tam spotkała panią, która sprząta. Doszło do konfrontacji. Nie wiem, czy pan po prostu widział tą konfrontację. Tak, widziałem oczywiście. To też symboliczne sceny niemalże. No właśnie, brakuje słów, żeby odnieść się, bo to te sprawy, zarówno to, co się działo na Nowogrodzkiej, ten zniszczenie mienia, bo tak to trzeba nazwać, brak szacunku dla osoby sprzątającej tam w tym miejscu, ale to, co się działo wczoraj na ulicach Warszawy, to rzeczywiście to jest skandal, to jest mało powiedziane. Państwo polskie łaskawym okiem patrzy jednak na sprawy tej pani, na ten chaos, który ona czyni w przestrzeni publicznej, bo rzeczywiście w państwie bez prawa, jakim mieliśmy do czynienia za czasów komuny, ona by została, że tak powiem, na gorącym uczynku przyłapana i osadzona w odpowiednim miejscu. Natomiast dzisiaj, kiedy żyjemy w państwie demokratycznym i prawnym, i być może tutaj nam totalna opozycja z tego powodu zarzuca, że w Polsce brakuje praworządności. No tak, gdybyśmy chcieli się odnieść do wczorajszych wystąpień, do wulgaryzmów, które przecież są też prawem zakazane, to są wykroczenia w sensie prawnym, oraz plucie, mówiąc delikatnie, na przedstawicieli państwa polskiego, którzy w mundurach wojskowych, czy też policyjnych, czy też w mundurach Straży Granicznej pilnują polskiej granicy, to tutaj mamy do czynienia już z przestępstwem opisanym w kodeksie karnym. I że na to nie było reakcji, to być może to jest właśnie ten brak praworządności w państwie polskim. Ale w moim przekonaniu tutaj jest ten zdrowy rozsądek zachowany, żeby nie było tak, że po prostu będzie podniesiony atak, że znowu w Polsce nie wolno się wypowiadać i tak dalej. No to trzeba, że tak powiem, mierzyć w sposób taki w miarę racjonalny, ale mam takie przekonanie, że polskie służby, które czuwają nad wymiarem sprawiedliwości, a więc najpierw prokurator, który powinien ocenić tę sytuację pod kątem prawnokarnym, policjanci pod kątem wykroczeniowym, to co się wczoraj wydarzyło, i powinny być skierowane do polskich sądów, a więc do tych organów państwowych, które wymierzają w Polsce sprawiedliwość, powinny być skierowane odpowiednie wnioski, czy też wręcz akt oskarżenia. Myślę, że tak się stanie, bo państwo polskie nie powinno pozwolić sobie na to, aby jego funkcjonariusze byli obrażani. To jest po prostu rzecz hańbiąca polskiego obywatela, jeśli odnosi się w taki sposób do tych, którzy bronią polskich obywateli, bo obrona polskiej granicy, obrona tego, co jest dla nas największą wartością, a przecież zarówno żołnierz, składając przysięgę wojskową, on mówi o tym, że
ślubuje, że będzie granicy państwa polskiego strzegł. Podobnie przecież jest z tymi funkcjonariuszami, którzy są do tego powołani na co dzień, bo wojsko jest dzisiaj na polsko-białoruskiej granicy w tej szczególnej sytuacji, kiedy granica jest zagrożona, ale na co dzień Straż Graniczna strzeże polskich granic i to jest ich święty obowiązek. Jeśli za to są ci ludzie obrażani, to naprawdę to zasługuje na to, żeby wymiar sprawiedliwości tymi sprawami się zajął. A zajmie się, najdalej to będzie ochrona tej granicy, także prawna, no bo są składane doniesienia do prokuratury, są składane różne zawiadomienia, że ten poseł albo celebryta, albo jakaś działaczka obraziła polski mundur. Myśli pan, że to powinno być do końca doprowadzone do wyroków skazujących? Oczywiście, że powinno być doprowadzone do końca. No, nawet jeśli prokuratura stanie na wysokości zadania, jeśli postępowanie przygotowawcze, bo takowe postępowania są wszczynane, tak, zostanie zakończone skierowaniem aktu oskarżenia do sądu, no to mamy jednak problem z wymiarem sprawiedliwości, czyli z sądami, które niejednokrotnie w sytuacjach no, wręcz drastycznych albo postępowania były przed sądami umarzane, orzekano często niewinność tych, którzy dopuścili się czynów zabronionych, albo stosowano bardzo łaskawy wymiar kary. Z takimi sytuacjami mamy do czynienia. No, ten niepokój o wymiar sprawiedliwości z prawdziwego zdarzenia potwierdza obecność kilku sędziów na ostatnim spotkaniu Komitetu Obrony Demokracji. I to jest rzecz haniebna, bo przecież polska konstytucja zabrania ludziom, którym Rzeczpospolita oddała w ręce tak wielką władzę, jak panowanie nad innymi ludźmi, wyrokowanie, rozstrzyganie w ich czynach, w ich postawach, no to ci ludzie nie powinni się zajmować polityką. Wprost mają zakazaną przynależność do partii politycznej, mają zakazaną przynależność do związków zawodowych, no i również jest to ograniczenie, żeby nie uczestniczyli w takich zdarzeniach, no, które nie godzą się z godnością sędziego, który powinien być niezawisłym sędzią. Tutaj otwieramy nowy temat, ale właśnie nie starczy nam czasu na temat sprawiedliwości, ale faktycznie co się stanie z tymi sędziami, z tą trójką sędziów, którzy byli na uroczystości KOD-u, bo pan poseł zajmuje się także sprawiedliwością i wymiarem jako poseł z Komisji Praw Człowieka i Sprawiedliwości, jaki powinien być ich finał? Powinien być zdjęcie z urzędu? Nie, no, oczywiście, że powinno nastąpić złożenie z urzędu, więc najpierw postępowanie dyscyplinarne. Pamiętamy przecież, co się dzieje z sądami dyscyplinarnymi dla zawodów prawniczych, jaki został przepuszczony atak na Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego. Izba została powołana mocą ustawy, bo mieliśmy z tym poważny kłopot w państwie polskim, kiedy sędzia przyłapany na gorącym uczynku, tam gdzie dokonywał czynu zabronionego przez kodeks karny, on później staje się osobą, która wymierza sprawiedliwość innym, którzy popełnili mniejsze uchybienie niż on sam. A oni sami takie sytuacje niezależności są jednak w polskim wymiarze sprawiedliwości i tutaj powinna być, że tak powiem, nasza czujność mocno wyostrzona. Naprawdę, nie jest tak. Nie wszyscy ludzie są święci, ale od tych ludzi, którzy zakładają togi sędziowskie, łańcuchy z orłem w koronie na powinno się wymagać więcej. Krzysztof Lipiec, poseł Prawa i Sprawiedliwości, dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Państwu dziękuję za uwagę, za telefony. Widzimy się za tydzień o tej samej porze. Do zobaczenia. Widzieliśmy.